Witam wszystkich. Dzisiaj mam kolejne danie bezmięsne. Tym razem jest to ryż z tajskim słodkim sosem chili. Porcja 250 gramów. Tu nam sugerują, że to w zasadzie są dwie porcje. Jedna porcja to ma 211 kilokalorii. No możemy sobie dodać tutaj mięsa. Tak jak tu jest pokazane. No ale niekoniecznie. Wszystko zależy, jak sobie chcemy to zjeść. Chociaż sam ryż z sosem to nie za bardzo pasuje. Zawsze coś tam trzeba sobie dodać. Krótki termin przydatności. Kupione w styczniu. Termin jest tylko do września tego samego roku. No ogólnie w tych opakowaniach wszystkie chyba dania są bardzo krótkie. Nawet kupowałem takie, które miały pół roku i mniej. W zależności też oczywiście, ile to leży na półce w sklepie. Ale pewnie takie jak kupione od producenta, to sądzę, że to nie ma dłużej niż roku. Poniżej roku ma termin ważności. Szkoda, bo dania są w bardzo fajnych opakowaniach. Bardzo fajnie je się przenosi w plecaku. No i ogólnie do jakichś tam zapasów domowych też się może takie przydać. Na pewno lepsze to już niż puszka albo słoik. Co my tutaj mamy? Oprócz ryżu długoziarnistego, czerwoną paprykę, cukier, pastę z chili, olej sezamowy, sos rybny, czosnek, sól. Tu można sobie przeczytać po angielsku. Tu jest niby polskie tłumaczenie, ale taką drobną czcionką, że ciężko to przeczytać. No i oczywiście można sobie to podgrzać w różny sposób. Bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym. Wyłożyć na przykład gdzieś to do jakiegoś naczynia czy patelni. Ja oczywiście sobie to podgrzeję w inny sposób. Tak jak robiłem to ostatnio. Zamknięte opakowanie wkładam do wody, około 200-250 ml. No i na dwóch kostkach esbitowskich to się wszystko podgrzewa. I jest ciepłe. Tak się to prezentuje po podgrzaniu. Bardzo fajny taki zapach, no ale najważniejszy jest smak. No, sosu za bardzo tu tutaj nie widać, po prostu on wsiąkł w ten ryż. Ryż bardzo dobry. Właśnie nasiąknięty takim słodkim chili. Widać tutaj sporo czerwonej papryki. Całkiem przyjemne jest to w smaku. Nie jest oczywiście to ostre. Dlatego ja sobie dodam chili. Chociaż tak też można spokojnie sobie to zjeść. Żeby zrobić z tego dwie porcje, to po prostu trzeba dodać sporą ilość kurczaka albo jakiegoś innego mięsa, bo raczej takim samym ryżem się nie najem. Chyba że ktoś takie coś lubi jeść. Sos z ryżem. No i tam odrobiną papryki. Danie dobrze się podgrzało. Tak w sam raz do zjedzenia. No ja nie mam co narzekać na sam smak całego tego dania. A
ale ja sobie zjem to z dodatkiem. No najlepiej jakby to był smażony kurczak, ale akurat mam taki. No i z tego wyszła mega porcja. Z tej firmy jest całkiem sporo różnych innych dań. Tylko jeśli rzeczywiście to jest tylko ryż plus sos bez jakichś tam dodatków, to powiedziawszy prawdę, trochę to drogo wychodzi. Jakbyśmy sami sobie takie coś zrobili, to w tej cenie tego dania dostaniemy w zasadzie 3 porcje. Takie wielkie nawet. Oczywiście nie licząc jakiegoś dodatku mięsnego. Ale jeśli sobie ktoś chce takie coś samemu przetestować, to jak najbardziej polecam. Miał być to po tajsku. Powiedziałbym, że trochę słabo po tajsku. No po prostu zwykły, słodki sos chili. Także danie raczej to nie jest tajskie. No ale jest bardzo dobre. Ja tutaj nie mogę nic powiedzieć złego na to danie. Spokojnie sobie zjem. Jak najbardziej to polecam. Jak ktoś chce sobie kupić. Jak zwykle cena, gdzie ja sobie to kupiłem. Wszystko będzie pod spodem w opisie. No i powoli zabieram się do dalszego jedzenia. Poza nagrywaniem tego filmu. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.